Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem omówić kilka słów na temat naszej podkładki, czyli po prostu do czego służy podkładka. Podkładka ta, którą mam akurat aktualnie w ręce, służy do zharmonizowania struktur wody. Kładąc dzbanek czy jakiekolwiek naczynie na takiej podkładce, ona powoduje, że się zharmonizuje struktura wody czy jakiegokolwiek innego płynu. Ona w sobie zawiera minerały, które są lecznicze. Tą podkładkę możecie używać do zharmonizowania struktur wody, tak po prostu używać ją do kuchni, jak również jeżeli osoby mają problemy z plecami, że bolą ich plecy, że mają problemy ze snem, mogą taką podkładkę podkładać pod swój materac, tam gdzie mają plecy, i również ta podkładka, drodzy kochani, Wam pomoże, byście mieli dobre samopoczucie, byście mogli dobrze spać, dobrze wysypiać się. Także ta podkładka ma różnorakie zastosowanie. Ja bym polecał Wam przede wszystkim stosowanie podkładki do harmonizowania struktury wody, ponieważ wiem już z doświadczenia, że w Polsce nie we wszystkich miejscach, nie we wszystkich miastach woda ma wysoką wibrację. Również są miasta, które mają też bardzo niską wibrację. Także ja ostatnio byłem w Krakowie i byłem na wizycie u mojej znajomej i po prostu tam woda ma po prostu bardzo niską wibrację. Oczywiście nie we wszystkich miejscach, ale w pewnym miejscu, gdzie byłem, po prostu woda miała na minus 10. Ta podkładka podwyższa Wam wibrację wody na plus 7. Nie jest to za dużo ani za mało, jest to po prostu akurat. I jeżeli ktoś również cierpi na jakieś bóle reumatyczne z pawów, bóle z problemy z plecami, że go bolą plecy, że go boli kark, może zamieścić taką podkładkę pod materacem, gdzie znajduje się dany organ ciała, który po prostu go boli. Także serdecznie Wam polecam tą podkładkę, jak również nasz odpromiennik mineralny, który jest do odpromieniowywania mieszkania i zabezpieczenia go przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, jak również przed żyłami wodnymi. I ten odpromiennik również powoduje zabezpieczenie przed promieniowaniem elektromagnetycznym, które jest bardzo szkodliwe i po prostu oddziaływuje na nas jednokrotnie z zewnątrz, czy to są anteny do telefonii komórkowej, czy to jest cokolwiek innego, inne źródło promieniowania, które jest po prostu, może to być transformator, czy to może być cokolwiek innego, jakiś inny obiekt elektroniczny, prawda? Także ten odpromiennik po prostu nam pomaga, by zabezpieczyć się skutecznie przed promieniowaniem wszelkiego typu. Jeden model można instalować w domu, a następne modele służą do samochodu, czy służą po prostu do zamontowania w naszym domu pod łóżkiem. Zaznaczam, że odpromiennik home office montuje się zawsze pod łóżkiem, czy możemy go włożyć pod materac. Wówczas on działa efektywnie. Odpromiennik home office trzeba wstroić do kierunku północnego. Odpromiennik osobisty, personal, można go nosić w kieszeni, w skafandrze, w plecaku, w torebce, gdziekolwiek. On działa we wszystkich kierunkach, lecz ten odpromiennik po prostu musimy go po prostu dostroić. Także dziękuję Państwu za uwagę, polecam nasz link pod YouTube'em i do widzenia.